budowałeś kiedyś domek w Minecrafcie, ale czegoś w nim brakowało? Znam jedną rzecz, która może ci pomóc rozwiązać ten problem. A są to epickie buildhacki! Jeśli więc chcesz poznać je wszystkie, to zostaw łapkę w górę i suba! Oraz oglądaj ten film do końca! Wow, okej! Na pewno nieraz korzystaliście z pnączy do dekoracji! Nie jest to zły pomysł, ale trochę nudny! A to głównie dlatego, że pnącza za każdym razem wyglądają dokładnie tak samo! Nie da się jakoś ich specjalnie upiększyć! Tak jak na przykład przy świecących jagodach mamy dwie wersje! Pnącze bez jagód i pnącze z jagodami! Tak tutaj niestety jest i było pusto! Ale jeśli schowacie rudę miedzi albo rudę złota za pnączami, da się uzyskać naprawdę ciekawy efekt! Proszę bardzo, voila! I pnącze zaczynają wyglądać, jakby rosły na nich jakieś małe owoce! Czyli mamy dokładnie taki sam efekt jak świecące jagody! Dzięki temu wasze pnącze już nigdy nie będą nudne! Baliście się może kiedyś potwora spod łóżka? O co jeśli powiem wam, że one istnieją? O kurde bele, co jest? Oto kolejny build hack, którym możecie totalnie zniszczyć mózg waszym znajomym! Kiedy nie ma ich akurat w domku, bierzecie trzy rzeczy! Detektor światła dziennego, ponieważ ma idealną wysokość, stojak na zbroję i oczywiście jakąś główkę, na przykład creepera! Podbijacie do łóżka waszego znajomego, wykopujecie je i w miejscu poduszki kopiemy dziurę o głębokości dwóch kratek! Kładziemy tam detektor światła dziennego, na to armor standa i główkę! I teraz jak gdyby nigdy nic, możemy przykryć to łóżkiem! Dobra, mamy to! Creeper jest pod łóżkiem, wygląda okropnie! I zawał waszego znajomego, jak tylko to zobaczy, jest gwarantowany! Czas na mały pustynny build hack w Minecrafcie 1.19! Przyda się on szczególnie koks budowniczym! Jeśli budujecie akurat domek na środku pustyni i chcielibyście doprowadzić do niego jakąś drogę, to naprawdę spoko połączeniem może być użycie żółtej terakoty i błota z 1.19! A to wszystko dlatego, że połączenie tych dwóch bloków tworzy naprawdę przekozacką pustynną drogę! W końcu budowanie czarno-białej drogi na pustyni nie wygląda zbyt dobrze, ale za to te dwa bloki sprawdzą się do tego idealnie! Wiadomo, wiadomo, jeszcze jakieś krawężniki dookoła i możecie podróżować waszym samochodem po utwardzonych drogach w Minecrafcie! Mówiąc samochodem, miałem na myśli koniem albo świnią, nieważne! Sorry, to Minecraft, nie można po nim zbyt dużo oczekiwać! Zapewne wszyscy znacie już sposób na zbudowanie akwarium z korzeni! Pokazywałem wam je już wcześniej, ale umówmy się, to akwarium nie jest zbyt ładne! Ale poznałem nowy build hack, który totalnie zniszczy nam banie! Tak, powiedziałem nam, a nie wam, bo mi też zniszczy! Jeśli więc chcecie zbudować małe, ale co najważniejsze, ultra ładne i realistyczne akwarium, to potrzebujecie kilku bloków! Po kolei skrzynka, item frame, szkło, trapdoor, woda z tropikalną rybą oraz mapa! Jak z tego może powstać akwarium? Ojojoj, zaraz się przekonacie! Ale jedno jest pewne, ten sposób jest po prostu genialny! Na początku więc szyba do góry, na szybę kładziemy item frame'a i na item frame'a kładziemy mapę, po to, aby od góry powstała nam taka fajna iluzja, dokładamy na dole skrzynkę, dookoła trapdory, no i w sumie nasze akwarium jest już gotowe! Jedyne, co pozostało teraz zrobić, to przytrzymać shifta i kliknąć tą rybą w tę skrzynkę, tak aby woda wylała się dokładnie na niej! Nie, ale ta ryba jest jakaś słaba, czekajcie jeszcze raz! Potrzebuję jakiejś większej ryby i to jeszcze nie takiej! Bo ogólnie czym większa ryba, tym będzie to lepiej wyglądać, o mamy to! Dobra, to co, zamykamy to od tej strony i akwarium gotowe! Wow, to jest totalnie genialne! Rybka sobie pływa, nie umiera, mimo tego, że nie ma tutaj wody, bo jest w szkle, a woda jest pod spodem, ale co z tego? Nieważne jak, ważne, że działa! I wygląda jak nie z tego świata! Dobra, no ja się jaram, to jest najlepsze akwarium, jakie widziałem w życiu! Jacie, no my tupi to jakieś rybka, a ja tu mam ważniejsze tematy! Porozmawiajmy o skrzynkach! Nie denerwowała was kiedyś jedna bardzo dziwna rzecz? Nawet jeśli jakaś skrzynka jest pełna, to i tak dla tej gry jest pusta w środku! Widzieliście to? Nic tam nie ma, jest czarno, nic nie ma, pusto! Ehem, ale to nie ma sensu, no! Ta skrzynka jest pełna złota, więc tutaj powinno być również widać złoto! I jeśli twórcy gry tak nie uważają, to musimy ich wyręczyć i zrobić to sami! A serio, to wcale nie jest takie ciężkie! Potrzebujemy sześciu rzeczy! Na początku kopiemy dziurę o głębokości dwóch kratek i kładziemy tam enchanting table! Nie musi to być on, aczkolwiek on ma idealną wysokość, także sprawdza się najlepiej! Na stół do zaklęć kładziemy armor standa, na którego zakładamy złoty hełm! Znaczy ja akurat wybrałem złoty, bo w mojej skrzynce będzie złoto, ale mogą to być też diamenty, neteryty, żelazo, wszystko tam! Byleby teraz zrobić najważniejszy krok! Otóż musimy naszą skrzynkę wepchnąć na tego armor standa w ten sposób! Dobra, zrobione idealnie! I teraz po otwarciu tej skrzyni mamy ją pełną w środku! Widzicie to? Wcześniej wyglądała tak, a teraz wygląda tak! O kurde,
ale chciałbym mieć taki cały magazyn. Jacie, ale żebyśmy sami musieli sprawiać, że Minecraft jest realistyczny, to jest jakaś przesada, no. Ale jak mówimy już o magazynach, to jestem ciekaw, czy znaliście ten trik. Założę się, że oznaczając magazyny, robiliście jedną z tych dwóch rzeczy. Albo kładliście item frame'a z itemem, który jest w skrzynce, albo pisaliście na tabliczce, jaki item się w środku znajduje. A co, gdyby połączyć obie te rzeczy? Właśnie tak się składa, że jest to możliwe. Na początku kładziemy item frame'a z itemem, który znajduje się w skrzynce, tak jak wcześniej, po czym klikamy ten jeden albo dwa piksele, które są wokół tego item frame'a, aby postawić na nim tabliczkę. I teraz uwaga, uwaga, bardzo ważne, tylko pierwsza linijka wchodzi w grę. Możemy napisać tutaj ziemia, bo tak się składa, że w tej skrzynce mam akurat ziemię i zrobione! Nie dość, że jest napisane coś w skrzynce, to jeszcze jest to graficznie przedstawione. I mało tego, można byłoby to zrobić jeszcze lepiej, bo jeśli skorzystamy z tej magicznej komendy, dostaniemy niewidzialnego item frame'a. A niewidzialny item frame oznacza jeszcze więcej zabawy, bo teraz to już w ogóle wygląda, jakby było wyświetlane na tabliczce. No i właśnie w ten oto prosty sposób można stworzyć prawdopodobnie najbardziej efektowny magazyn ever. I nikt wam już nie podskoczy. Są jednak czasami sytuacje, kiedy wasze magazyny są za duże i nie mogą się już znajdować na ziemi w domku, tylko pod ziemią. Wszystko spoko, fajnie, ale pod ziemią jest jakoś tak ponuro, co nie? Do góry w domku mamy okna, mamy drzwi, mamy fajne, normalne rzeczy. A pod ziemią to okna mogę zrobić co najwyżej do kamienia. I nie będzie to zbyt dobrze wyglądać. Na szczęście z pomocą przychodzi baner, który może wam pomóc rozwiązać ten problem. I to w serio bardzo prosty sposób. Co musimy zrobić, to użyć dosłownie tylko czterech barwników. Jeśli chcecie uzyskać taki sam efekt jak ja, to śledźcie to, co robię. Dodajemy ramkę dookoła i teraz dodajemy jeszcze jedną rzecz, czyli krzyż na środku. I w ten oto prosty sposób stworzyliśmy okna. Okna, które możemy położyć gdzie tylko chcemy. I z ciemnej, strasznej piwnicy zrobić się coś chociaż troszeczkę bardziej przytulnego. A jeśli w waszym domu jest za mało okien, możecie użyć ich też tutaj. Wszędzie, gdzie tylko chcecie, te atrapy okien sprawdzą się lepiej niż doskonale. Od zewnątrz, od wewnątrz, no kurde bele, no wszędzie, no. A z daleka wyglądają nawet lepiej niż normalne okna. Nie odchodząc jednak daleko, może zaraz po zrobieniu magazynu zechce wam się zrobić kuchnię. Kuchnia w Minecrafcie to świetny pomysł, ale tylko największe nuby budują ją nadal w ten sposób. Co to niby jest, no? Piecyk z płytką naciskową, po co to? Dzięki kilku blokom wasza kuchnia może wyglądać milion razy lepiej. A potrzebujecie do tego wszystkiego dokładnie tyle. W sumie ziemia i pistolet są tylko pomocnicze, także to się i tak usunie później. Najważniejsze jest ognisko, bo gdzieś trzeba gotować tę kuchnię, nie? Zaraz po tym wrzucamy na to ognisko wagoniki. A dokładnie mówiąc, wagoniki z koperami, o nie dokładnie się rozchodzi. I mamy to, nasza kuchnia jest prawie gotowa. Teraz wystarczy na nią wrzucić tylko i wyłącznie dwa żelazne trapdory. I uwaga, uwaga, bądźcie gotowi. Bo gdy tylko zakryjemy to wszystko trapdorami, wszystko będzie ready. Mamy to nowoczesna kuchenka w Minecrafcie. I najlepsze jest to, że ona działa. Możecie otworzyć piekarnik, wrzucić kurczaczki i spokojnie czekać, aż one się ugotują. A ty, gościu, co ty robisz? Nie piecz się. Nie lubię pieczonych villagerów, spadaj stąd. A jeśli lubicie już naprawdę wiele dekoracji, no co to odwalasz? Spadaj stąd. Naprawdę nie chcecie jeść na obiad, stary. To ja mówiłem, a tak, dekoracje. Jeśli już naprawdę lubicie dużo dekoracji, to do góry można dodać jeszcze jakiś taki okap i idealnie zrobione, pięknie, super, świetnie. No kuchnia życia normalnie w Minecrafcie zrobiona, no. Jednak żeby coś gotować, najpierw trzeba mieć co. I założę się, że nie jestem jedyny, który tworzył podziemne farmy. Może jednak uważacie, że wasze podziemne farmy nie były takie dopieszczone, jakbyście chcieli. W takim razie mam jeden trik, który może wam w tym pomóc. Potrzebujecie do niego dwóch rzeczy. Przede wszystkim endronów i po drugie dźwigni. No i tak, pomiędzy jedną dźwignią a drugą kładziecie endrody, przez co powstaje coś, co wygląda jak lampa z przyszłości. I to mało tego, że dobrze wygląda, to jeszcze działa. Po pierwsze emituje na tyle dużo światła, żeby rośliny rosły, a po drugie ten puder, który zrzuca endrod, wygląda jakby normalnie to się podlewało. Przez co możemy stworzyć farmę rodem ze statku kosmicznego. O, albo jakieś laboratorium, totalnie. A do laboratorium przydałaby się chyba jeszcze jedna rzecz. Beczki pełne podejrzanych rzeczy. Ale mówiąc o podejrzanych rzeczach, nie mam na myśli tego, bo niestety w Minecrafcie obecnie jedna rzecz, którą możemy włożyć do beczki, to właśnie podzol. No i nie wygląda to zbyt ładnie, no jak kupa. A co jeśli powiedziałbym wam, że możecie włożyć do beczki każdy item, jaki tylko chcecie? I to nie w ten sposób, który właśnie teraz zrobiłem, nie o to mi chodzi. Realnie włożyć do środka, co tylko chcecie. Dobra, no to sprawa jest całkiem prosta. Jak zwykle potrzebujemy oczywiście armor standa. Ta armor stand to jest rozwiązanie wszystkich problemów świata. Dobra, tak powinno styknąć. No i teraz uwaga, długa komenda. Komenda, która mimo tego, że jest długa, to jeszcze nie działa. A nie działa dlatego, że trzeba patrzeć na armor standa. Dokładnie tak jak ja teraz. Wpisać ją jeszcze raz. I uwaga, uwaga, po entity zrobić spację i kliknąć raz tak.
Saba, tak, aby wyświetlił nam się ten mega długi, dziwny ciąg cyfr liter. Później tutaj wpisujemy blok, który chcielibyśmy dać jako głowę naszego armor standa. W moim przypadku będzie to slime blok, idealnie. No i teraz nie pozostałoby nic innego, jak tylko wrzucić kompostownik na górę. No i co mamy to? Wypełniłem kompostownik slime blokiem. Mogę zrobić też tak, żeby był trochę bardziej pełen. Wtedy pod spodem po prostu kładę trochę więcej śniegu. A kolejną beczkę możemy zapełnić na przykład o blokiem żelaza. Idealnie, lecimy z tym koksem. I tak oto powstały magiczne beczki, które totalnie się różnią od każdej innej w Minecrafcie. Czy to nie wygląda jak nie z tej ziemi? Tak, idealne protipy dla każdego, kto robi laboratorium. Jestem mega ciekaw, który z tych build hacków podobał wam się najbardziej. Dajcie więc znać w komentarzu pod tym filmem, a ja lecę umierać, bo dawno tego nie robiłem. Dobranoc, cześć, mamatki, siema! Nie mogłem zostawić tego odcinka bez śmierci, sorry. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, a ten po lewej to inny losowy film z mojego kanału, którego prawdopodobnie jeszcze nie widziałeś, więc wbijaj koniecznie! A jeśli potrzebujesz więcej build hacków, daj znać w komentarzu!